klub właśnie działa po to, żeby pomóc osobom uzależnionym od alkoholu czy od narkotyków. Wszystko tutaj, co robimy, to jest, ukierunkowane na niesienie pomocy ludziom, jak mówiłem. Klub, aby wzmocnić naszą działalność, założył także grupę anonimowych alkoholików Milenium, która działa w klubie wewnętrznie. Wszystkie te potrzeby, które tu są realizowane, służą naszym mieszkańcom. Jednym z takich głównych celów jest również jest grupa, jak mówiłem, ale jest punkt konsultacyjno-informacyjny, który jest czynny w poniedziałki i środy od godziny 16. Klub czynny jest w każdy dzień, nie ma świąt. Od godziny 16 klub jest zawsze czynny, tylko dlatego, żeby osobom, które są w potrzebie, móc służyć. No, to mi dał pobyt w klubie, że kurczę, że miałam gdzie się zatrzymać. No nie, bo jak piłam alkohol, no to miałam obawy, a jak przestałam pić, no to kurczę, musiałam mieć jakieś zatrzymanie. No i bardzo mi dał to, że byłam z tymi trzeźwiejącymi ludźmi i jestem do dziś trzeźwa. W klubie jestem od 92 roku, od kwietnia. No nie, zaczęła się moja taka droga, jak byłam w Częstochowie, tak zapragnęłam być między tymi ludźmi. No i jestem do dziś, do 2023 roku. Klub bardzo wiele mi pomógł na początku mojej drogi zdrowienia. To była 2020 rok. W tym okresie nie było nigdzie meetingów AOS-kich. Korzystałem z terapii indywidualnej, ale w klubie Abstynenta był codziennie otwarty pomimo pandemii dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. I przez pierwszy okres choroby korzystałem z tej pomocy. Przychodziłem codziennie, chociaż na 15-20 minut, pół godziny, by spotkać się z kolegami, którzy też mają tą samą chorobę co ja. I pomagało mi to po prostu, bo otrzymywałem zrozumienie, rozmowę, nie byłem sam, nie byłem osamotniony. Co mi daje przede wszystkim, jak nie byłam sama, mieszkałam, no to przebywałam, kurczę, choć pracowałam, a po pracy, wiadomo, żeby nie być sama, no to chodziłam do klubu, miałam zatrzymanie, miałam rozmowę z tymi trzeźwiejącymi alkoholikami, czy tam, kurczę, z abstynentami klubu. Warto przychodzić do klubu, dlatego że nie jest się samym, tylko jest się z drugim klubowiczem, no nie? I zawsze jest rozmowa, i zawsze jest wsparcie. Na początku jest bardzo ważne po prostu mieć kontakt z trzeźwiejącą osobą, zachowującą abstynencję, rozumiejącą osobę, emocje. I taką pomoc otrzymałem. I nadal klub Abstynenta taką pomoc niesie. Jest codziennie otwarty, może każdy tutaj znaleźć jedną osobę na dyżurze, z którą może porozmawiać. Nawet jeżeli nie ma problemów z chorobą alkoholową, świadomość klubowiczów, członków klubu jest taka, że mogą po prostu skierować osoby do fachowców po prostu, do profesjonalistów, którzy leczą inne uzależnienia, inne choroby po prostu, które istnieją w społeczeństwie. Klub się rozrasta i jest coraz więcej ludzi chętnych, którzy tu przychodzą, bo wiedzą, że tu mogą otrzymać pomoc, bezinteresowną pomoc. Jest nawet takie pojęcie u nas, że na telefon to nie ma, czy to dzień, czy to noc, osoba, która jest w potrzebie, może uzyskać pomoc. Funkcjonowanie naszego klubu przede wszystkim opiera się na dotacji przez Urząd Miasta, ona burmistrza. Oprócz tego to wspiera nas także Miejska Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych, czy te sprawy lokalowe, czy inne. Tu właśnie teraz mamy taki, dla nas to jest tutaj niezależny lokal, który tu mamy tu od księdza Kieliszka. Jesteśmy tu już szósty rok. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, bo już nie musimy nas przenosić gdzieś tam tego. Teraz tu właśnie funkcjonujemy. Ja mówię, działalność klubu jest doceniana przez mieszkańców i dlatego my rozrastamy się. Podstawowy trzon to u nas to jest około 40 osób, a najważniejszym, jedynym warunkiem, żeby być klubowiczem, jest
niespożywanie napojów alkoholowych czy narkotyków. Chętnych wszystkich zapraszamy. Nikt nie odejdzie bez pomocy.